Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj obchodzimy uroczystość Zesłania Ducha Świętego, uroczystość Narodzin Kościoła. Na początku naszego rozważania posłuchajmy fragmentu z dzisiejszej Ewangelii Janowej. Nauka, którą słyszycie, nie jest moja, ale tego, który mnie posłał Ojca. To wam powiedziałem, Przebywając wśród was, a Pocieszyciel Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni Wam wszystko, co wam powiedziałem. Zaledwie tydzień temu kończyliśmy 40 dni okresu Wielkanocnego, przedłużony przez te kolejne dni to dni naszego oczekiwania, w naszych Wieczornikach parafialnych, gdzie trwamy wraz z apostołami oraz Maryją, Matką Jezusa na obiecanego Ducha Świętego. Wczorajszy wieczór to wieczór czuwania całego Kościoła na nową pięćdziesiątnicę, na ten moment, kiedy Duch Święty niejako potrząśnie w każdym z nas swoje duchowe dary, aby nam przypomnieć. Aby nam na nowo objaśnić, że one są nam wszystkim bardzo potrzebne, przypominamy sobie nasz sakrament bierzmowania, kiedy to z radością przyjęliśmy te duchowe dary. Jest to dar mądrości, bożej mądrości, dar rozumu, dar radu, umiejętności, dar męstwa, dar pobożności, bojaźni bożej. Przypominam sobie. Swego czasu, kiedy jeden z ojców wysłał do, naszych, do naszego kościoła młodzież z innej parafii na spowiedź przed Bierzmowaniem. Była to dla mnie dobra okazja, aby chwilę chociaż popytać się penitentów o ich wiedzę na temat Ducha Świętego, na temat ich własnej wiary. I ku memu zaskoczeniu. Jakże była wielka różnica, różnorodność w tych odpowiedziach. Zdarzali się im tacy, którzy nawet pytali się, Za pokutę otrzymałem modlitwę Ojcze Nasz, ale gdzie mogę znaleźć treść tej modlitwy? Nie pytając się o nic więcej, zadałem sobie pytanie, na ile my jesteśmy przygotowani, świadomie, aby przyjąć duchowe dary, aby żyć tymi darami, by zamienić nasze ciągłe narzekanie, na radość z tego, że należymy do Boga, tego, który jeżeli obiecał, to spełnił swoje obietnicę. Wiemy, że Duch Święty to miłość ojca i syna w ich relacji, syna do ojca. Zatem Jezus, który przywraca do Ojca, mówi: Pośle Wam, naszą miłość, to jest trzecia osoba Trójcy Świętej. I od tego momentu Duch Święty jest sercem i światłem i życiem Kościoła. Zatem moi drodzy, kiedy niektórzy yy, deklarują, że są wierzący, ale nie chcą chodzić do kościoła, to niejako skazują się na samotność w swojej wierze. Wspólnota kościoła to ta wspólnota, którą chciał od zawsze Jezus Chrystus, chciał nasz Bóg, abyśmy tutaj wspólnie wzrastali, abyśmy go uwielbiali i także i poznawali Boga poprzez różnorodność nas wszystkich. Zatem moi drodzy, dzisiaj, kiedy świętujemy narodziny Kościoła, chcemy podziękować Bogu za to, że spełnił swoją obietnicę i że nieustannie jest z nami żyjący Bóg w sercach wiernych oraz w sercu żywego Kościoła, jakim są jego święte sakramenty. Chcielibyśmy dzisiaj zdobyć się na chwilę refleksji, aby pomyśleć o tym, jakim jesteśmy Kościołem, bo przecież my budujemy ten Kościół. Żywy, prawdziwy, w którym chce mieszkać sam Chrystus. Dziękujmy dzisiaj za dary duchowe, abyśmy mogli to nasze takie ludzkie, często narzekanie, zamienić na, wielką, na wielkie dziękczynienie Panu Bogu za tak wiele darów, którymi nas nieustannie otacza. Szczęść Boże!